Might and Magic 10 Legacy. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w 15 odcinku Might and Magic 10 Legacy. Ja jestem Bartul, jesteśmy Morski Ostoi. Zaczniemy od sprzedaży gratów. Ona chyba, Irnel, ma przygotować dla nas jakąś broń, z tego co pamiętam. To posprzedajemy, czyli jeszcze raz, dwa. Tu mamy kilka przedmiotów do... O, 28. To też posprzedajemy. Nie używam tego, tylko zajmuję nam to miejsce. Tu mamy kilka przedmiotów do identyfikacji. Uważam, jakąś kuszę albo topór dla naszego. 18 do 26. A to mamy magiczną kuszę, to nie, ale 44, 48. 23, 41. 25, 43. Dobra. Nic tutaj ciekawego nie ma, ale te miecze są naprawdę mocne, a my mamy taką dosyć średnią broń. Mamy to zadanie jeszcze chyba cały czas. Lątwa, nie to. Zaczekaj tydzień, widzicie? Upadła gwiazda. Natomiast my mamy jeszcze, moi drodzy, takie coś jak... Gdzie to sprawdzić? Ekwipunek. Przymioty fabularne. No i tam mamy odłamek... wody. Więc musimy zanieść to do kuźni... żywiołów. Także to chyba teraz robimy. Zobaczmy, o właśnie, zobaczmy, czy możemy coś ulepszyć. Czy możemy coś tutaj ulepszyć? Tu nam brakuje. Tutaj wytrzymałość możemy ulepszyć. O, pójdziemy do Sorpigal. Bo w Sorpigla jest Maximus, który nas może uleczyć. O, i mamy eksperta magii ziemi. To też trzeba wysieknąć. Dobra, lecimy do Sorpigal w tym momencie. Dobra, mistrza wytrzymałości, trenuje Laura. Dzięki temu będziemy mieli masę punktów życia, bo to daje 10 punktów. I mamy teraz w sumie 297 punktów. To kurczę, tak mniej niż ten, ale jaja. A, bo tu mamy 8 do witalności. Do witalności i 5 do wytrzymałości. Ale jaja, ładnie to daje życia. Mamy trzeci poziom, biegłość w używaniu średniej zbroi, 4 do wytrzymałości, 8 do mocy, 18 do pancerza, unik i magia, a tutaj mamy czwarty poziom, a tarcza jest na trzecim, niedługo będzie na czwartym. Dobra, opuszczamy Sorpigal, idziemy do gryfa, który nas przyniesie. Mamy tylko 6 tych, cholera, zapasów. Sześć sztuk zapasów, ja pierdziu. Kiepsko strasznie, musimy kupić coś. Zobaczmy w ogóle, czy możemy jakieś czary kupić. Plotki nas nie interesują. Tutaj możemy kupić masę czarów. W zasadzie to wszystkie. Na razie nie możemy nic tutaj kupić. Dobra, to nic. Idziemy teraz się nauczyć rangi eksperta w dziedzinie magii ziemi. Tutaj możemy nabyć magię ziemi eksperta. Poczekajcie, ja sobie sprawdzę. Mamy tutaj 40 do 53. Zobaczymy, czy coś to nam da więcej. Oh.
40 do 53 to możemy kupić 10, chociaż mamy babkę. Do 53, czy mamy tutaj coś więcej? A nic się to nam nie zmieniło. Ignoruje 5% produkcji na magię ziemia. No ale tak czy siak możemy teraz oczywiście tych pasek dalej ulepszać. Ok, to daje nam mana, to daje nam odporności. Dobra. I lecimy tutaj do tego zamku. Przeniesiemy się do kuźni żywiołów. Odniesiemy ten odprysk wody. Do kuźni. Mistrz mieczem nie nauczymy się. Dobra, i przynajmniej jest ta podróż za darmo. Mamy odprysk, czyli odprysk daje nam jakby klucz do drzwi. Tam chyba stoczymy walkę z bossem żywiołakiem wody. Później żywioł w poziom trzeci. Nie wiem, na którym to poziomie było, ale się zaraz dowiemy. I chyba będziemy mieli błogosławieństwo. Nie wiem, czy szalasy, czy jakiegoś innego bóstwa, które nam pozwoli. Oczywiście na, moi drodzy, chodzenie po wodzie. Tu mamy poziom trzeci, tu mamy poziom drugi. Nie mamy klucza. Dobra, to nieważne. Na razie. I chyba tutaj właśnie będzie pokój żywiołaka wody. A, to jeszcze nie tutaj. W takim razie. Tu mamy wejście na półwysep, a tu mamy... Nic nie mamy klucza. Czekajcie, bo tu jest woda przecież. Gdzie ja idę? Tutaj. Aha, bo ja nie mam many tutaj. Trzeba od niej kupić. Ją trzeba chyba zwolnić, bo ona tylko daje te miksturki. Chociaż powiem wam, że tutaj można by nawet jakiś czar rzucić. A dobra, już niech tak będzie. Great. Enemies to kill. No, my się tu przygotujemy. No ba, już tu są. Żywiołaki wody, nie wiem jakie są mocne. Słabe. Szalasa, okej, będzie mogli właśnie po wodzie chodzić. Słuchajcie, się tutaj uleczę. Mamy... Czekajcie, bo tu musimy coś zrobić. Oho, wodę. Chyba puścić do tych kanałów, nie? To nie działa? Bez jaj. Uruchomiłem wszystkie trzy dźwignie przecież. A to tutaj ma lecieć, dobra. No to jest chyba.
Kurwa, o co tu chodzi? Co my tu musimy ustawić? Aha, tutaj jest. Mam maksymalny przepływ. Fiolet. Dobra. Zadziałało. Jestem Arc-Ac Wallander. Wiecznie zmienna władczyni wody szalasy. Przysłała mnie tu, bym sprawdziła, czyście warci jej uwagi. Wznieście się niczym przepływ, czy upadniecie w głębiny. Przekonamy się do boju. Ona mi kurwa huknęła. Ja pierdolę. Ma płynną membranę. Ja cię pierdzielę, to zmniejsza obrażenia o 60%. Damy radę. Mi się nie będzie leczyć, ją pokonamy, ale... Kurde, pieczone. Ciet. 250 życia nam daje coś. Mana się szybko kończy. Super. Ostatnie uderzenie. Again, the raiders had proven their worth, and Aqualanda, the Lord of Water, had to call for a truce. Raz jeszcze poszukiwacze dowiedli swojej wartości, a Aswalander, władca wody, musiał poprosić ich o rozejm. Gralka nie kłamał. Macie potencjał, możecie uważać zagodnych błogosławieństwa szalacy. Teraz wy w wodzie będziecie równie zwinni jak na lądzie. Żadna rzeka nie wstrzyma więcej waszej wędrówki i będziecie mogli śmiało brodzić po płciznach. Czy służycie smoczym bogom?
Nie rozumiem twojego pytania. Jesteśmy żywiołami. Smoki są częścią nas, a my jesteśmy częścią nich. Nie ma między nami poddaństwa, tak jak i nie ma go między rzeką a jej wodami. Dobra, mamy błogosławieństwo Szalasy. A tu mamy jakieś przejście? Czekajcie, sobie tutaj wezmę tą umiejętność. Kula światła. Nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale do skarbu, i to nie byle jakiego skarbu. Wow, tsunami. Ja pierdzielę. Niebieskie. Odporność na magię wody. Tam jest z drugiej strony też skarb. I to całkiem konkretny. Dobra, elegancko. Możemy teraz chodzić po wodzie. Także opuszczamy tą miejscówkę. Tutaj mamy wysyp Egen. Chyba będę mógł tędy przejść. Teraz. Będziemy mogli chyba chodzić po wodzie teraz. Znaczy chyba, na pewno. Tylko pytanie, czy tędy przejdziemy. Pięknie, możemy chodzić po wodzie. Dobra, gdzie były jakieś lokacje, gdzie można było... W lesie było przejście pierwsze. O, można spróbować powalczyć z tymi ćwokami. Zobaczcie, ile mam przedmiotów. Dwa pierścienie, dwa naszyjniki. Mamy kostur. Tarcza niestety odpada, a tu mamy tak czwarty poziom. Trzeci, już niewiele brakuje. Ja pierdziu. Mamy trzeci, to mamy trzeci. To mamy trzeci. Tutaj też trzeci. Niewiele brakuje, żeby zdobyć kolejny poziom. Chyba spróbujmy teraz powalczyć z tymi. Tylko może byłoby lepiej, abyśmy walczyli... Nie z wszystkich stron, tylko z jednej. Tutaj się cofniemy do tyłu. Tego na razie nie będziemy używać. Nie ma zasięgu. To 33, no Mac też będzie. Aj, tylko jednego trafiłem. Był błąd. Wilczur, nowy wpis. Cofniemy się tutaj teraz bok. Dobra, i będziemy nimi jechać w nich. Okej, okay, przeciwnicy łatwi, ale... muszę manę sieknąć. O, zapomniałem tego wypić. Może tego maga dopiero załatwi.
Bardzo rozsraniec. Dobra. To chyba nie wszyscy jeszcze widzę. Ktoś nas atakuje, czy jak? Popatrzcie. To się spartoliło. No, czasami się tak baguje, cholera. No i kurde, co ja teraz zrobię? No nic, musiałem wczytać. Już możemy się poruszać. Czasami się tak blokuje. Wypijmy tą manę. Tutaj widzę, że na nas czekają. Dobra, musimy podejść do przodu. Nie wiem, czy taki zasięg mam. Za daleko są. Chyba zaraz z nimi skończymy. Kurde. Dobra, ładnie. Przeciwnicy załatwieni. No zobaczymy, co tutaj jest. Wejście do kartalu? Dzielnica portowa. O, wchodzimy tam. Wchodzimy do miasta. Do dzielnicy portowej. Dlaczego nie mogę tam wejść? To jest grane. Ej, no bez jaj. Odpocznijmy, może się coś... A, upadła gwiazda, nam się tutaj to zadanie zaktualizowało. Ale czego ja tu nie mogę wejść? Co się spierdzieliło? Jakie popierdzielone. Co tam jest? Aha. Dobra, wiem. Ale czego czego nie możemy wejść do dzielnicy portowej? Bez jaj, to się cholera poprało znowu. Musimy pocisnąć w magię światła. Trochę punktów. Przez kanały te, żeśmy nie mogli wejść? A, bo tam był ten... Replay. Na replay jeszcze nie pójdziemy, ale tutaj chyba mam... Chyba, że mam czwarty poziom już. Jeden do ogólnego blokowania. Dobra, czwarty poziom. 22 pancerza, 18 wartość. Tu mamy trzeci poziom cały czas. Trzeci poziom. I trzeci poziom. Wiecie co mamy? Zaraz pójdziemy na replaya, właśnie. Dobrze, że sobie przypomniałem, ale... O, co tu jest? O, moment. O kurde. Trochę ich tam jest.
jaką damy radę. Mam nadzieję. O kurde, co to? Co to za... Koks. Skokszony pies. Ale monstrum. Dobra. Na razie blok. Nie wiem, co to za kundel tu idzie, ale jakiś olbrzymi. Puszek, cześć puszek. Kurde, jaki ogromny koks. Ogromny puszek nas zaatakował. Ile kurde blokujemy, dobra. Trzeba używać. Leczenie. Przez 169 obrażeń, super. To się mana skończyła. No, ej, to jest boss. Mamy tutaj... Oczywiście, boss. Kurde. Puszek oberwał. Znaczy nie puszę, tylko Laura. Dobra. Puszka nie ma. Dobra, żyjemy. Jak tam nasze poziomy? Tych, tu mamy czwarty. Tu mamy cały czas trzeci. Chyba kapliczka, właśnie. Jestem otumaniony, więc chyba się wrócimy. Jaki jest dzień? Elda. It's the perfect day to begin a journey. Może dlatego tego zaatakujemy, cholernika. Replaya. Ale zdzierają. Muszę się sam nauczyć tych umiejętności. Nie będziemy musieli nic płacić. Zobaczę, czy da się tutaj wejść, bo... No nie da się wejść. Kuźwa, o co tu chodzi? No tutaj mamy jeszcze... trochę terenu do zbadania. No fajnie, mam się tu schować. I needed to hit something. Ten ogień to najwięcej robi. Tak, to jest straszna kaplica. W ogóle nie trafiamy. Mind.
jestem otumaniony, nie mogę używać czarów. Co to kurde tu jest? Aha, to był te przejście. Tu była ta pułapka, pamiętam. Nie musisz, za mnie można wejść. Monshan. Witajcie, poszukiwacze. Jestem Monshan, strażnik i Roland. Awans strażnik. Choć Roland wielkiego kresu elfów obcym jawi się jako istny labirynt, czasami jakiś intruz zdoła przedrzeć się przez nasze zabezpieczenia. W większości wypadków tacy natręci mają niecne zamiary. Gdy zatem pojawi się takowe zagrożenie, to zdaniem strażnika jest chronić las i wszystkie zamieszkującego stworzenia. Wyglądacie na tęgich obieży światów. Pomóżcie mi rozprawić się z tymi łotrami i uwolnić ich zdobycz, a mianuję was wszystkich strażnikami i Roland. Czyli co, dobyłem jakieś zadanie? Upadła gwiazda. Morska przystań. Znajdźcie odprysk wody i odniesie go do kuźni oka, dobra. Znajdźcie replaya, to można by go zatykować teraz. Suszone ziemię. Ok, to możemy chodzić już po wodzie. Dobra, na razie to. Czy nic tak nie ja? Holy crap. Ale nie myślę, że tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Wiecie co? Tajemnicza krypta. Nie wiem, kurczę, czy ten. Nie przydałby się uleczyć. Ej, kurde, czekajcie, ja muszę się uleczyć, bo nie mogę używać światła. Kurde, jakie zagadki, ja pierdziu. Tutaj. Czy nie tutaj? Dobra, tutaj mamy kolejną.
I voilà, skarb nasz. Okej. Okay. Opierdzielona zagadka, ale myślę, co teraz? Tak, udajemy się szybko do tego. O, mamy tutaj jeszcze ducha. 71. 3 punkty many. Udamy się do miasta szybko. Po to, żeby zidentyfikować przedmioty i móc założyć ten artefakt. Zobaczymy, co on daje. I żeby już nam tutaj levelował na ten wyższy poziom. Mamy sporo czasu, więc się tak zastanawiam, gdzie teraz się udamy. Może pójdziemy tutaj w lewo, ale to za chwilkę. Bo tu już jest ta cienista knieja chyba? Czy ten Guy? Guy chyba tu był. Do zwiedzenia. No, zaraz zobaczymy. Gierka zapewne świetna, ja pierdzielę. To prawda, ma tutaj takie błędy. Czasami się zacina coś. Okej, okay, tu jeszcze hajs, 6000. Gdzie tam była ścieżka? A zaraz tam pójdziemy. Tutaj mamy jeszcze jakąś miejscóweczkę. To przeoczyłem. Odpoczynek. Zapasy. Lotka, zadania, herbata, nagłów. Ja herbaty nie piję, ale kiedyś pewno podróżująca naga zostawiła mi pudełko pełne liści. Mówiła, że to Higen. Jasne, że możecie to wziąć. Dobra. Awans, strażnik tarczy. Strażnicy tarczy to zahartowani w boju wojownicy. Promocja na tarczownika, których zadaniem jest obrona innych krasnoludów. Strażnicy posługują się potężnymi tarczami przypominającymi mury fortecy, stanowiącymi potężną przeszkodę dla każdego przeciwnika. Jeśli chcecie udowodnić, że godni jesteście miana strażników tarczy, musicie wypełnić dla mnie zadanie. W górach leżących na północ od opuszczonego miasta Stuttgart zaginęła karawana kopiecka Grimheim. Uważam, że zostali zaatakowani. Dowiecie, co się stało z karawaną i uwolnijcie zaginione krasnoludy. Dobra, mamy jakieś zadanie. Promocja na tarczownika, na strażnika, promocja na podżegacza, wojownika. Tak, mamy trzy zadania już. Od, to jest dla... Zadanie dla Alvara, to jest dla... Chyba Finan, a to jest dla... Laura, jeszcze zostanie nam dla... Linfile. Dobra, przedmiotu tutaj nie zidentyfikowałem, ale tu mamy skrót. Czekajcie, bo tu jeszcze coś jest. Przeklęte ruiny? Co się stało? Kurde, pułapka. Shit, pułapka. Łatwiutka ta pułapka. Dobra, i co my tu mamy? Beczkę jakąś. Percepcja. Dobra. Większe obrażenia zadawane na dystans. Musimy wrócić do miasta, a tu mamy jakąś kryptę? To jest zamknięte cały czas. Aha, możemy wrócić do tego, do miasta i odebrać ten... Właśnie. Wait, you hear that? Nah, no, it's nothing. Odebrać tam srebrną broń. Dokładnie tak, teraz szybko tam pójdziemy.
I w międzyczasie jeszcze zidentyfikujemy te przedmioty. No i będziemy mogli chodzić po wodzie. Więc wykonamy jakieś tam sobie zadania związane z przemieszczaniem się po wodzie. Dobra, lećmy tam szybciutko. Human towns are boring. Orcs feast and sing every night. A poza tym otrzymamy punkty doświadczenia prawdopodobnie za wykonanie zadania. Zgodnie z obietnicą to pierwsza broń, którą wytworzyłam za pomocą gwiezdnego srebra. Kurde. Nazywam ją Klingą z gwiezdnego srebra. Niezbyt oryginalne, wiem, ale dobry kowal zna wartość prostych. Uśmiecha się. Wartość prostoty. Miecz należy teraz do was. Niech dobrze wam służy. O, jest trochę do dupy, bo miecza nie używamy. Szkoda trochę. O, podnosi wszystkie atrybuty, widzicie. Czekajcie, muszę wszystko zidentyfikować. Sporo tego tu jest. To do wywalenia. Skąpiec, odblokowane osiągnięcie. Mieczy nie używamy, więc tutaj nic z tego. Tak samo nie ma toporów fajnych. Dla naszego krasnoluda. Kurde, wszyscy dobili poziom oprócz ile? 500 punktów doświadczenia za wykonanie zadania wpada. Zidentyfikuj przedmioty. Angli, coś tutaj ma ciekawego. To nie. 4 do witalności, to nawet fajnie. To lepsze jest. Witalność, percepcja. Jeszcze mamy coś wartego uwagi. 20 tysięcy to kosztuje. Ja cię pierdzielę. O. Poroźna magia ognia i 5 dobiegłości w magii ognia. I to kosztuje 12 tysięcy. Drogie to, dobra. Czekajcie, zobaczmy co to tutaj nam wydropiło. Choć mi ten aha, gwiezdno-srebrny miecz. Ale tego, ale tego tak nie możemy dzierżyć. Rękawice. Trzy do wartości pancerza, dobra, zakładamy. Co my tu jeszcze mamy? To ma białe rękawice. O, 5 do witalności, ale to... dziewięć odporności na magię ciemności. 5 do witalności. 310. 328. To do sprzedania, to do sprzedania. To naszyjniki. Zielone, szkoda. Paraliż. Do sprzedania, to też do sprzedania, buty. Magia pierwotna. Ale ma sandały. Walka o burącz. To nie jest walka o burącz.
To nie jest to. Dobra, to też do sprzedania i tu jeszcze mamy... O, biegłość w badaniu toporem. Odporność na magię światła i 3 do poziomu ładowania toporem. 109, 58, 85. No to więcej, 115. 109. No tu jeszcze mamy wszystkie atrybuty plus 1. Dajmy jej to. A resztę jeszcze sprzedajemy, no i co? Jeszcze pogramy chwilę. O, ciekawy czar, 140 do 180 tsunami, zwój arcymistrza. O kurde, musimy cisnąć wodę w takim razie, jak takie obrażenia zadaje. Ja cię pierdzielę. Dobra, przydzielmy punkty jeszcze. No, tej witalności już nie damy, bo ma dużo życia, trochę jej nie trzeba. O, ta nie zlewelowała, niestety. Dobra, weźmy tarczę. I ciężki pancerz. Bo będzie trzeba to ulepszyć. Tu jest walka broni dwuręczna, można by to wbić. Dwa poziomy aż. To nie, to zostawimy. Wojenna. Zwiększa maksimum liczby punktów mana. Po co mi to potrzebne? No wiem, to już wiedzę tajemną. Tu nie wydajemy. Zostawię sobie na łuk. Jest punkt nauk. Teraz musimy się nauczyć tego, używania tarczy i ciężkiego pancerza. Tylko pytanie, gdzie to możemy znaleźć. Dobra, Port Mayron. Tam goś uczył tarczy na poziomie mistrza. Zamek Port Mayron. Tutaj mamy gościa, który uczy mistrza tarczy. Dobra. This will be easy. Jak to wygląda? Wykonujesz odwet zaraz po pierwszym zablokowanym przez ciebie uderzeniu wręcz w czasie tury przeciwnika. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Kończymy materiał. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło. Hej, hej.